Firma DPD Polska otworzyła w Parzniewie pod Warszawą nową sortownię regionalną. Obiekt przeznaczony jest do obsługi regionu warszawskiego oraz obszaru Polski północno-wschodniej i wschodniej. Obecnie sortownia wydaje od 70 do 80 tysięcy paczek na dobę, ale docelowo przepustowość dzienna ma być większa. Maksymalnie 250 tysięcy, ale do tego dochodzimy powoli. To nie jest tak, że otwieramy ją i od razu jest 250 tysięcy. Myślę, że 250 tysięcy to jest kwestia już piku w przyszłym roku. W sortowni, która rozpoczęła działalność pod koniec października tego roku, zatrudnienie znajdzie docelowo 250 osób. Firma zapewnia, że dzięki odpowiednio zaprojektowanym procesom praca w niej ma być bardziej efektywna i lżejsza fizycznie. W sortowni w tej chwili skupiamy się na automatyzacji. Do tej pory często było tak, że nawet jeżeli przenośniki były zainstalowane w obiekcie takim jak ten, bardzo dużo ludzi zajmowało się procesem rozsortowywania na poszczególne przenośniki, na poszczególne kierunki. W tej chwili to już załatwiają maszyny. Więc udział pracy ludzkiej, manualnej jest już dużo mniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Dla pracowników zaprojektowano też system szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, który ma m.in. wyeliminować ewentualne błędy, jakie mogą popełniać w sortowni. To są błędy, które są eliminowane na etapie szkoleń, na etapie treningu, etapie przygotowania. Prezes firmy poinformował też, że DPD planuje dalszy rozwój infrastruktury. Już w przyszłym roku firma ma rozpocząć przygotowania do budowy podobnego obiektu na Śląsku. Obie sortownie mają być w stanie obsłużyć 30% obecnego wolumenu firmy.